dzień dobry wieczór. Mamy 10 dzień czerwca, do końca roku pozostało 204 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Aureliusz, Bogumił oraz Diana. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Światowy Dzień Secesji. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1500. To wojna polsko-turecka. Rozpoczęło się tureckie nieudane oblężenie Bełza. Istotnym elementem wojny był najazd turecko-tatarski na ziemię polskie pod wodzą syna Czana. 10 czerwca 1500 roku oddziały zapoczątkowały oblężenie Bełza, miasta rozwiniętego i kuszącego łupieżców. Przez kolejne 5 dni usilnie próbowali zdobyć Gród, jednak działania zakończyły się niepowodzeniem. W obliczu klęski dokonano spustoszenia terenów i wycofania się do swoich siedzib. Król Polski nie zdołał powstrzymać Jasyru i wywiezienia łupów. Lata konfliktu dotyczyły przede wszystkim wspólnej sfery interesów, przy czym gospodarstwo mołdawskie było głównym celem Turcji, Polski oraz Węgier, stąd niekończące się spory i stereotyp klęski koźmińskiej. Rozejm podpisano ostatecznie 13 lipca w Krakowie. Jan Olbracht zawarł traktat z Węgrami, w którym obie strony zagwarantowały prowadzenie wojny i zawierania pokoju z Imperium Osmańskim za obopólnym porozumieniem. 15 kwietnia 1499 roku Stefan III przyjął jego postanowienie, a w 1503 roku król Aleksander Jagiellończyk przyjął warunki pięcioletniego rozejmu z sułtanem Bajazydem II. Rok 1920. Ukazało się pierwsze wydanie górnośląskiego miesięcznika humorystyczno-satyrystycznego Kocynder. Pierwszy numer pisma ukazał się dnia 10 czerwca 1920 roku w Mikołowie i drukowany był w wydawnictwie Karola Miarki. Początkowo ze względu na niespokojną sytuację polityczną redakcja bardzo często zmieniała lokalizację. Stan ten odnotowała w podtytule Czasopismo Wesołe Górnośląskie wychodzi kiedy chce i kiedy może. Do numeru 30 pismo wychodziło w Mikołowie i Bytomiu, od 1922 roku ukazywało się w Katowicach. Równie zmienny był nakład pisma. W roku 1921 wyniósł 20 tysięcy. Pismo wychodziło raz w miesiącu, jednak czasami redakcja publikowała również numery specjalne, które powiększały liczbę wydanych pism. W roku 1920 wyszło ich 16, a w 1921 14 edycji. W okresie plebiscytu na Górnym Śląsku pismo prowadziło propolską agitację, drukując nawet karty do głosowania ze wskazaniem, gdzie należy postawić krzyżyk. Stałym elementem pisma było wyszydzanie niemieckiego imperializmu oraz pruskiego drylu. Pismo przeciwstawiało się także germanizacji na Górnym Śląsku. Wybuch II wojny światowej przerwał wydawanie pisma, a redakcja się rozproszyła. Jan Przybyła w 1942 roku został zamordowany w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, a Wiktor Polak w Mauthausen-Gausen. Po zakończeniu wojny pismo zostało wznowione i ukazywało się do roku 1958 w Katowicach. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1596. Została odkryta Wyspa Niedźwiedzia na Morzu Barenca. Wyspa liczy 178 km kwadratowych powierzchni, ma wymiary około 20 na 15 km. Na wyspie znajduje się około 740 jezior, najgłębsze liczy około 43 metrów głębokości. Na wyspie znajdują się złoża węgla i ołowiu znane od XVII wieku. Przez większą część roku Wyspa Niedźwiedzia leży na południe od granicy lodu pływającego. Od lutego do kwietnia przeważnie ta osiąga wyspę. Średnia temperatura w marcu wynosi minus 7 stopni Celsjusza, zaś w sierpniu około minus 5,2 stopnia Celsjusza. Rok 1917 to pierwsza wojna światowa. Początek bitwy o Monte Ortigara na froncie włoskim. Bitwa stoczona w czasie I wojny światowej na płaskowyżu Asiago w Alpach w czerwcu 1917 roku.
Główne walki toczyły się o masyw Monte Ortigara. Wobec bardzo trudnych warunków terenowych, rozciągniętych linii zaopatrzeniowych i twardego oporu Austriaków natarcie włoskie załamało się. Szczególnie duże straty poniosła 52. Dywizja Górska. Nie bez znaczenia był fakt, że dowództwo austriackie spodziewało się ataku, co umożliwiło dobre przygotowanie linii obronnych i wykorzystanie korzystnych warunków terenowych. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkie i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.